Witam wszystkich w kolejnym odcinku My Wrestling Studio. Emocje po Backlash już się uspokoiły, a my dzisiaj postanowiliśmy omówić wydarzenia z wczorajszej nocy. Dzisiaj wraz ze mną jest Mr. Hawk z Wrestle Hawk. Wrestle Hawk Shop, pozdrawiam, witam. I Mateusz Polak z My Wrestling. Witam, dobran. Dobra, więc zaczynamy od kick-offu. Baron Corbin zmierzył się z Apollo Crews. Była tą walkę już widzieliśmy na NXT TakeOver z tego co pamiętam w Londynie. I mamy tutaj taką powtórkę bardziej w kick-offie. Bardzo fajnie, że dają WWE daje się na każdym pay-per-view chociaż się pokazać tym mniejszym gwiazdom, żeby chociaż mieli tą swoją walkę. Co wy o tym uważacie? Wygrał oczywiście Baron Corbin. A wy jak myślicie? No ja myślę, że Apollo Crews się bardzo dobrze pokazał od strony technicznej. Zresztą co walkę próbuje udowodnić to, jakim dobrym jest technikiem. I szczerze mówiąc, bardzo go widzę jako takiego w przyszłości mistrza midcardowego, z którym każdy będzie mógł się zmierzyć i porównać swoje możliwości. Baron tam też miał kilka fajnych sekwencji. Jednakże myślę, że bardziej zasłużenie powinien wygrać Apollo Crews w tej walce, żeby podbudować jeszcze jego pozycję. Mateusz? Ojej, właśnie ja się nie spodziewałem, że kick-off będzie tak świetny. Bardzo mi się podobała ta walka i... Znaczy tylko zakończenie było troszeczkę dziwne, bo Apollo próbował zaatakować Barona, a ten go skontrował, no i akcja kończyła. Ale mam nadzieję, że Apollo wkrótce będzie lepiej promowany i że dadzą mu jakieś tytuły. Może Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy. Bo Rusiew, no to... No nie przypadł mi do gustu jako... I liczę na to, że właśnie mu Roman odbierze na Clash of Champions. Po pre-show'le gale rozpoczęli komisarz SmackDown Shane McMahon i Daniel Bryan. Cieszyli się bardzo, że właśnie mogą, że to już pierwsza gala od SmackDown i zaraz po tym zobaczyliśmy walkę Div o pas. Hawk, co myślisz o tej walce? Jak ci się podobała? Świetnie zaprezentowała się, jeśli chodzi o design oczywiście, Alexa Bliss, jej wygląd na Harley Quinn, naprawdę niebotyczny, mam nadzieję, że pomyślą o tym i dadzą jej taki szalony gimmick. Zobaczymy jak to będzie, aczkolwiek jeśli chodzi o tą osobę, która wygrała, całkiem dobry wybór myślę, no, pociągnie dosyć długo. Właśnie było tu bardzo w tej walce kilka fajnych spotów i nie była to nudna walka, więc każdemu polecam ją obejrzeć. Fajnie, że Becky otrzymała w końcu pas jakiś w głównym rosterze. No, a Mati, jak ty sądzisz? Czy mi się walka bardzo podobała, tylko no jestem troszkę niezadowolony z rezultatu, bo liczyłem bardziej, że może znało mi coś zrobią w końcu, że dadzą mi coś. No ale cóż, Becky wygrała, też jestem zadowolony. Chociaż zaskoczyła mnie Carmella, że właśnie wyeliminowała Nikki Bella i mam nadzieję, że ten feud będzie kontynuowany. No i zaraz po tej walce mieliśmy atak Braya Wyatta na Randy'ego Ortona. I to już wyglądało na to, że raczej Orton nie wystąpi w walce, bo były wcześniej takie plotki. No ale dobra, przejdziemy dalej. Czas na walkę tag team, a dokładniej półfinał o walkę o pasy tag team. Usosi w wersji heel zmierzyli się z The Hype Bros. No i była to walka taka, moim zdaniem, dużo było chinlocków, takich dźwigni i obijania przeciwników. I Usosi, no i wygrali ten pojedynek. Fajnie, podoba mi się ich postać. Taka healowska, bo są naprawdę... Odświeżyło to ich troszeczkę. Mati? No tak, odświeżyło ich, bo przez długi czas występowali jako face'owie, no i robiło się to już nudne. Tak. Zdobyli wszystko, co było do zdobycia.
I właśnie tak jak mówisz, że przejście na heel turnu ich odświeżyło. No ale nie, no troszkę mi się nie podobało w sposób, w jaki zaatakowali Zacka Rydera. Właśnie też mogli go kontuzować w ten sam sposób, co z American Alpha, Chada Gable'a. A co do walki, no to zwycięzca był oczywisty, bo w finałowej walce nie mogło być dwóch. Hulk, a ty co uważasz? Podobają ci się Usosi w nowej odsłonie? Jak dla mnie to takie dwa Romany Reignsy. No jeśli można chodzi tak o powiedzieć. Jeśli chodzi o ich ubiór i właściwie nawet o tatuaż, w sumie to chyba nawet jedna rodzina. Jeśli także chodzi o to, jak atakowali, no to no cóż, no Usosi są naprawdę, nie patrząc na ich ojca, to są świetni high flyerzy. I można powiedzieć, że skoro osiągnęli już wszystko, to ten heel turn był im bardzo potrzebny. W sumie daje im Johnowi Cenie, też by mu się przydał, żeby odświeżyć jego postać. Tak czy inaczej, no cóż, oby ci healowie Usosi także doszli do tego, że obejmą pasy SmackDown, jeśli chodzi o tag teamy. Chętnie bym zobaczył ich walkę z nowymi mistrzami tag team, których niedługo oczywiście poznamy. No dokładnie, bo Usosi wygrywając tą walkę dostali się do finału. Czas na mecz, na który no ja osobiście czekałem. Dolph Ziggler zmierzył się z Demizem. Widzieliśmy już kilkakrotnie tę rywalizację. Ale tutaj no można powiedzieć troszeczkę kolejny raz zeszmacili Zigglera, bo nie było to w taki... Bo zakończenie było typowo takie, można powiedzieć z mojej strony, żałosne. Walka była fajna technicznie. Było tam trochę nawiązań od Miza do Daniela Bryana. Mam kilka ruchów. Ale bardzo fajnie się zaprezentowali, oprócz właśnie tego zakończenia, gdzie sędzia tutaj był, nie widział i dostał Ziggler perfumami w twarz od Maryse. Mateusz, jak ci się podobała ta walka? Co do walki, bo podobać mi się podobała, tylko że tak jak mówisz, zakończenie było no troszkę żałosne. No, ale spodziewałem się innego rezultatu, no ale Dolph będzie nadal szmacony przez WWE i chyba nie doczeka się zdobycia pasa. No trzymają tego Miza z tym pasem jeszcze. Tak, potrzymają go, bo za ostatni segment z Bryanem. Ty co powiesz, Hulk? No, jak dla mnie to jest podbudowa na walkę na WrestleMania. Miza z Danielem Bryanem. Tu widzieć więcej. Po prostu to się już zaczęło od tego shot spotu. No ale spójrz też na to, że Daniel Bryan nie może już występować w ringu. Wiecie, no, to różne spekulacje. Nie tylko to, że nie może, ale też są takie badania prowadzone z tego, co czytałem, czy mógłby jeszcze zawalczyć i na razie dosyć pozytywnie się wypowiadają. To są takie dosyć oficjalne źródła. Więc wszystko się może zdarzyć. Ja myślę, że to jest jedna wielka niespodzianka tutaj szykowana. Właśnie The Miz kontra Daniel Bryan, czyli nauczyciel i uczeń z NXT. I tam będą po prostu na WrestleMania sobie walczyć o pas Intercontinental, co będzie całkiem dobrą walką dla tego pasa midcardowego. Być może właśnie tak jak Miz mówił, że ten pas będzie troszeczkę wyżej w hierarchii, bo w sumie zrobiło się tak, że pas organizacji jest ważniejszy od pasa interkontynentalnego. No powiem ci, że była to bardzo ciekawa walka. Też mnie tak zainteresowało to, co powiedziałeś. No ale dobrze. Teraz czas na walkę właśnie tą zapowiadaną już wcześniej, Bray Wyatt kontra Randy Orton. No ale tutaj się troszeczkę... Nie uradowałem, bo nie zobaczyliśmy tej walki. Sędzia policzył do 10, Randy'ego nie było, no i Wyatt wygrał. Ale za to zobaczyliśmy walkę Kane'a z Brayem Wyattem.
No i pojawił się Randy, który wykonał RKO na Wyattie. I Kane wygrał. No nie wiem skąd ta walka tak nagle się pojawiła. No ale no, też błąd jest taki, że dali, nie dali wygranej Brayowi. Bo chociaż w taki sposób mogliby go troszeczkę podbudować. Hulk. A może niekoniecznie tu chodziło o wygraną Braya, tylko o to, że właśnie Kane i Bray mają ku sobie niedokończone sprawy. Jak na przykład to, że Bray Wyatt chciał tego, żeby Kane dołączył do stajni Wyatt Family. I też mógł zrobić coś takiego typowo hellowego, że po prostu osłabił Ortona, żeby z nim nie walczył, bo wiedział, że przegra. W sumie to jest dobre pod postać Braya, bo to bardzo pod niego pasuje, jako takiego oszołoma, który zrobi wszystko, żeby tylko wygrać. A podczas całej walki, no to cóż, no, pewnie zobaczymy jeszcze nie raz Kane'a i Braya i być może następnym razem już Bray wygra na jakiejś ważniejszej gali. No może za miesiąc zobaczymy walkę już, w końcu zobaczymy Randy'ego z Brayem. Mateusz? Może i tak będzie. Co myślisz? To co? Oni ze sobą stoczyli pojedynek dzień przed galą na live evencie. I właśnie wyszedł on bardzo dobrze i przez to Kane zastąpił Ortona. Bo z tego co czytałem, to miał powrócić Harper i właśnie feudować z Wyatt. Ale... A co do walki? No. No kontynuuj, słucham. A co do walki, no to nie było to dla mnie zaskoczenie, że Kane wygra, bo na eventach też wygrywał, także... Bez rewelacji. Ale czy zrobią... Tylko szkoda... No mów. Tylko szkoda, że właśnie Braya tak szmacą. Ale czy coś zrobią jeszcze z tym Kane'em? Nie wiadomo. No nie wiadomo, no ale... On ma 40, chyba 5 czy 6 lat, no to jeszcze może trochę powalczyć. A jak było widać, że kondycję fizyczną ma dobrą, no to czemu by nie? No racja. Nie kontynuować takiego feudu. No dobra, przejdźmy do walki o pasy tag team. Heath Slater i Rhino pokonali The Usos. Walka, no... Cieszę się bardzo, że w końcu dali szansę Heathowi się pokazać, bo to był zawsze zawodnik do jobowania. I no bardzo fajnie, że takie historyczne pasy pierwszy raz wygrali to oni. Hulk? No cóż, Heath Slater i Rhino, bardzo fajnie, że wygrali te pasy z tego powodu, że z jednej strony mamy weterana, który też w WWE nie odnosił wielkich sukcesów, a służył bardziej jako maszyna destrukcyjna. No i kogoś, kto był totalnie szmacony. Niektórzy się śmieli dlatego, że jest rudy, ale niekoniecznie właśnie z tego powodu. Tak czy inaczej, no wygrana z Usosami dała im na pewno ogromnego kopa i to, że ucieszniła to, że Heath Slater to już jest jakiś konkretny gimmick, a nie jakaś popierdółka, jak pamiętam jeszcze raz z 2011 roku, gdzie walczył z legendami i zawsze przegrywał. Tak więc bardzo dobrze, że coś się w końcu dzieje z tym chłopem i nie siedzi tam bezcelowo. Dobra, Mateusz? Ja wam powiem, że czekałem na tą walkę, bo gimmick właśnie Slatera jako wolny agent dobrze sprzedał. A co do walki, no to wiedziałem, że wygrał, bo w końcu musi podpisać kontrakt z SmackDown i właśnie w nocy dzisiaj to się stanie. A bracia to na pewno otrzymają jakąś walkę rewanżową czy coś takiego. I na następnej gali może się zmierzą z Rhino i ze Slaterem. A najlepsze jest to, że Slater ma 30 tam parę lat, 30? Miuro dzieci? No tak. Kurde. Się rozstarał chłopak.
No ale jakbym tyle zarabiał, to on... To też byś tak miał. To też jakbyś by tyle zarabiał i był rudy, no to tyle byś tam roztrzaskał, nie, żeby więcej tego chromosomu poszło. Dobra. Przejdźmy do main eventu Backlash. AJ Styles zmierzył się z Deanem Ambrose'em. Jedyne, co mnie zdenerwowało w tej gali całej, to jest fakt, że bardzo dużo walk zakończyło się przez nieuwagę sędziego. Tak i było w tej walce, gdy sędzia został popchnięty przez Deana, AJ Styles to wykorzystał, wykonał low blow, potem swój finisher i wygrał. No ci sędziowie w WWE tutaj nie sprawdzają się, widać. Co wy myślicie? Ogólnie walka była bardzo przyjemna i zacięta. Chłopaki też tutaj pokazali klasę. No ale właśnie ta końcówka, to nie było takie zakończenie, żeby on mógł się z niego cieszyć. On po prostu wykorzystał moment. Ale bardzo lubię AJ Stylesa. Co wy o tym myślicie? Halo, halo. Halo, halo. Co o tym to myślisz? Teraz mówi. Ja, dobra. Proszę bardzo. Tak więc AJ Styles. W sumie bardzo dobrze, że wygrał, bo jest teraz jedyną osobą, która miała wszystkie najważniejsze tytuły na świecie. Czyli mistrzostwo w Japonii, w WWE i w TNA. Można powiedzieć, że takie uhonorowanie AJ-a za wszystko, co robił. A walka sama, co tu dużo mówić, no taki typowy main event, czyli panowie dawali z siebie wszystko, aż nagle coś na końcu się stało i wygrała odpowiednia osoba. No tak można powiedzieć, że wygląda każda ostatnio main eventowa walka w WWE. Nieuwagi sędziego, no. Wygrana przez low blow z Deanem Ambrose'em, gdzie AJ wygrał na czysto z Johnem Ciną, pokazuje to, że Dean Ambrose jest trudniejszy i trzeba było go na czysto go nie mógł pokonać, co jest dosyć ciekawą sprawą i pewnie będą ku temu spekulacje, że walka będzie jeszcze rewanżowa na kolejnej gali. No na to się wszystko zapowiada. No ale Dean długo nie podtrzymał tego pasa. Mateusz? No ktoś musiał podtrzymać. Mateusz, jesteś z nami? Jesteś. Tak, jestem. Według mnie walka była bardzo ciekawa, tylko niepotrzebnie aż tak szybkie tempo nadali, bo niektóre akcje, które sprzedawali, to niekoniecznie im wychodziły najlepiej. Co do zakończenia, właśnie tak jak wspomnieliście, no to daje dużo do życzenia, no ale sędzia też ma własny plan i wie co robić, także za to ma płacone. I cieszy mnie, że AJ zdobył tytuł, no bo on już ma 39 lat i to właśnie jest najlepszy moment dla niego. Zasługuje na to. Tak, zasługuje za osiągnięcia w poprzednich federacjach. No ale najdziwniejsze było dla mnie to, że na przykład taki Bobby Roode, no to on jest w NXT teraz, a AJ Styles od razu do głównego rosteru poszedł. No, czym to jest powodowane? Akurat chyba myślę, że w czasie się tak zbiegło z akurat z Royal Rumble. I no i nie wiem, może chcieli go tak właśnie od razu rzucić na głębokie wody. Nie no, AJ to jest klasa sama w sobie. No. Bobby Roode jest o wiele mniej kojarzony niż AJ Styles. AJ Styles to jest marka, która jest wyrobiona na całym świecie. Dlatego pewnie nie trzeba go promować bardziej, prawda? No coś jak Alberto Del Rio, tylko że Alberto Del Rio się w końcu nie sprawdził do końca. AJ przejmuje główne stery. No dobra, no to my chyba skończyliśmy. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na live przed Clash of Champions, szczegóły już niedługo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się.